Franz Bardon. Wtajemniczenie do hermetyzmu Droga prawdziwego adepta Czyta Jarosław Jarko. Krok pierwszy. Magiczne kształcenie ciała. Ciało materialne, czyli ziemskie. Rozwój ducha i duszy muszą iść ręka w rękę z rozwojem naszej zewnętrznej powłoki ciała fizycznego. Żadna część naszego ego nie może zostawać w tyle, czy być zaniedbywana. Rano, zaraz po wstaniu z łóżka, wyszczotkuj ciało miękką, naturalną szczotką, aż skóra stanie się lekko różowawa. To otworzy pory i pozwoli im lepiej oddychać. W ten sposób w znacznym stopniu ulżysz też swoim nerkom. Następnie umyj całe ciało lub przynajmniej górną jego część zimną wodą, a następnie natrzyj się szorstkim ręcznikiem, aż będziesz czuł przyjemne ciepło. Bardziej wrażliwe osoby, zwłaszcza podczas zimniejszych pór roku, mogą zaczynać od letniej wody i stopniowo przechodzić do zimniejszej. Niech ta procedura stanie się twoją codzienną rutyną i utrzymuj ją przez resztę swojego życia. Eliminuje ona zmęczenie i ma bardzo odświeżające działanie. Dodatkowo każdego ranka wykonuj ćwiczenia rozciągające, by Twoje ciało było elastyczne. Nie opiszę żadnych konkretnych ćwiczeń fizycznych każdy powinien wykonywać to, co najlepiej mu odpowiada w zależności od stanu kondycji fizycznej. Głównym celem jest tutaj to, by twoje ciało stało się giętkie. Tajemnica oddychania. Ćwiczeniom oddechowym należy poświęcić baczną uwagę. Każde żyjące stworzenie oddycha, bez oddechu nie byłoby życia. Oczywiste jest, że MAG powinien wiedzieć znacznie więcej niż to, że wdycha tlen z azotem. Które absorbowane są przez płuca, a wydycha azot. Płuca nie mogą istnieć bez oddychania i pożywienia. Wszystko, czego potrzebujemy do życia, wszystko, co utrzymuje życie, oddychanie i pożywienie, jest czterobiegunowe. Posiada cztery elementy, plus piąty element witalny, czyli pierwiastek akaszy jak zostało to wyjaśnione w teoretycznej części tej książki traktującej o elementach. Wdychane przez nas powietrze posiada subtelniejszy stopień gęstości niż materialne fizyczne pożywienie. Obie te rzeczy, według praw uniwersalnych, mają jednak tę samą naturę. Obie są czterobiegunowe i służą utrzymywaniu ciała przy życiu. Spójrzmy bliżej na funkcję oddychania. Tlen związany jest z elementem ognia. Azot jest związany z elementem wody. Element powietrza jest elementem pośrednim. Element ziemi jest tym, co utrzymuje tlen i azot razem. A kasza, eter, jest piątym elementem, pierwiastkiem prawa, przyczyny i boskości. Tak jak w wielkim wszechświecie natury, tak i w tym przypadku elementy mają swoje biegunowości fluid elektryczny i magnetyczny. Nawet kiedy oddychasz normalnie, instynktownie, twojemu ciału dostarczana jest taka ilość substancji elementowej, jaka jest konieczna dla jego normalnego utrzymania. Zaopatrzenie w substancję elementową jest zatem zależne od jej konsumpcji. Zupełnie inaczej jest, gdy zaczynasz oddychać świadomie. Kiedy do wdychanego przez siebie powietrza przeniesiesz abstrakcyjną lub konkretną myśl, ideę czy koncepcję, wtedy pierwiastek akaszy przyjmiją i przeniesie do substancji powietrza poprzez elektryczny i magnetyczny fluid. Tak zaimpregnowana substancja powietrza. Kierowana przez płuca do krwioobiegu odgrywa podwójną rolę. Po pierwsze, materialne cząsteczki elementów służą utrzymywaniu ciała. Po drugie, elektromagnetyczny fluid, naładowany ideą lub koncepcją, prowadzi elektromagnetyczne powietrze zabarwione ideą poza krwioobieg poprzez matrycę astralną do ciała astralnego a stamtąd do nieśmiertelnego ducha poprzez matrycę mentalną. Z magicznego punktu widzenia jest to rozwiązanie tajemnicy oddychania. Wiele duchowych szkół filozoficznych, np. system Hatha Yoga, korzysta ze świadomego oddychania i podaje na to instrukcje, nie znając samej procedury. Niektóre z tych ćwiczeń oddechowych są skrajne, i w rezultacie wielu uczniów doznaje uszczerbku na zdrowiu. Ma to miejsce, kiedy ćwiczenia oddechowe wykonywane są bez pomocy doświadczonego nauczyciela guru. Dość często pojawia się sytuacja, w której niedoświadczona osoba zwiedziona jest obietnicą szybkich rezultatów w zdobywaniu mocy okultystycznych. W rzeczywistości można to osiągnąć znacznie szybciej poprzez uniwersalny system wtajemniczenia prezentowany w tej książce. Zatem ilość wdychanego powietrza nie jest tak ważna jak jego jakość w odniesieniu do idei, którą umieszcza się w substancji powietrza. Z tego powodu nie jest konieczne ani wskazane aby przeładowywać płuca powietrzem i niepotrzebnie je w ten sposób przemęczać. Zamiast tego wykonuj ćwiczenia oddechowe powoli i spokojnie, bez pośpiechu. Ułóż się wygodnie, leżąc na łóżku, bądź siedząc w wygodnym fotelu. Zrelaksuj całe ciało i oddychaj przez nos. Wyobraź sobie, że razem z powietrzem wdychasz zdrowie wyciszenie wewnętrzny spokój sukces bądź cokolwiek co chcesz osiągnąć w pierwszej kolejności i że przechodzi to do całego ciała poprzez twoje płuca i krew obraz idei musi być tak intensywny by wdychane przez ciebie powietrze było tak bardzo zaimpregnowane twoim życzeniem jakby stało się już ono rzeczywistością Podczas tego ćwiczenia nie może pojawić się najmniejsze powątpiewanie. Aby uniknąć znużenia, wystarczy rozpocząć od siedmiu oddechów rano i siedmiu wieczorem. W zależności od swoich zdolności, stopniowo zwiększaj ilość oddechów. Bezpiecznie będzie zwiększać tę liczbę codziennie o jeden rano i jeden wieczorem. Kiedy wykonasz te ćwiczenia, nie spiesz się ani nie przesadzaj, gdyż wszystko wymaga czasu. Nie zmieniaj jednego życzenia na drugie, dopóki to pierwsze nie spełni się całkowicie. Wysoce uzdolniony uczeń osiągnie sukces najwcześniej po siedmiu dniach. Wszystko zależy od podejścia i od siły wyobraźni. Niektórzy uczniowie mogą potrzebować kilku tygodni, aby zrealizować swoje życzenia podczas gdy inni mogą potrzebować nawet miesięcy. Nawet sam rodzaj życzenia może w znacznym stopniu wpływać na okres czasu potrzebny na jego spełnienie. Dlatego zalecane jest, aby na początku życzenia nie były samolubne, lecz raczej powinny być wybierane z wymienionych powyżej, takich jak zdrowie, wyciszenie, wewnętrzny spokój i sukces. Kiedy wykonujesz ćwiczenia oddechowe, nie przekraczaj 30 minut. Później powinno wystarczyć 10 minut rano i 10 wieczorem. Świadome pobieranie pokarmów. To, czego się nauczyliśmy o oddychaniu, dotyczy również pobierania pokarmu dla naszego ciała. Zachodzą tutaj te same procesy elementowe, co podczas oddychania. Z tym wyjątkiem, że ich działanie jest mniej subtelne i bardziej fizyczne. Życzenia zaimpregnowane w jedzeniu mają znaczny wpływ na płaszczyznę materialną, gdyż są wystawione na najbardziej materialne emanacje elementów. Mag powinien zatem brać to pod uwagę, jeśli chce osiągnąć coś w zakresie swojego ciała lub innych materialnych życzeń. Przy każdym posiłku jedzenie, które masz za chwilę zjeść, postaw bezpośrednio przed sobą. Możliwie najsilniejszym wyobrażeniem koncentruj się na myśli, że twoje życzenie urzeczywistnia się w jedzeniu tak skutecznie, jakby było już rzeczywistością. Jeśli będziesz sam, gdzie nikt ci nie przeszkadza i nikt cię nie ogląda, przytrzymaj ręce nad jedzeniem i pobłogosław je. Jeżeli nie masz takiej możliwości, zaimpregnuj przynajmniej swoim życzeniem jedzenie, które spożywasz. Możesz przy tym również zamknąć oczy. Może to wyglądać, jakbyś odmawiał modlitwę przed posiłkiem, co w zasadzie czynisz. Potem zjedz posiłek powoli, lecz świadomie, z wewnętrznym przekonaniem, że Twoje życzenie przechodzi razem z jedzeniem do całego ciała. W każdy najdrobniejszy nerw. Pobieranie jedzenia musi być dla Ciebie świętym aktem, podobnym do komunii w chrześcijaństwie. Dla magicznego rozwoju niekorzystne jest zatem jedzenie w pośpiechu. Dla magicznej impregnacji życzeń dobre są wszystkie rodzaje jedzenia i napojów. Zawsze jednak zjedz i wypij wszystko, co zaimpregnowałeś. Nic nie powinno pozostać. Nigdy nie czytaj podczas jedzenia. Ten zły nawyk dotyczy niestety wielu ludzi. Podczas posiłku niewskazana jest również rozmowa. Powinieneś jeść, mając na uwadze jedynie podtrzymywanie swojego życzenia. Dodatkowo uważaj, by nie dodawać innego życzenia, zwłaszcza przeciwnego. Na przykład, jeśli do świadomego, magicznego oddychania masz życzenie zdrowia, to podczas posiłku nie możesz koncentrować się na życzeniu sukcesu. Najbardziej korzystne jest wyrażenie tego samego życzenia zarówno przy oddychaniu, jak i przy jedzeniu, aby uniknąć przeciwnych emanacji czy wibracji w swoim ciele. Pamiętaj o przysłowiu: Łapiąc dwie sroki za ogon nie złapiesz żadnej. Ten, kto w świadomym pobieraniu pokarmu weźmie za przykład tajemnicę Eucharystii, odnajdzie tutaj do niej analogię. Uchwyci on prawdziwe i pierwotne znaczenie słów Chrystusa jedzcie i pijcie to jest ciało i krew moja. Magia wody. Woda odgrywa jedną z najważniejszych ról nie tylko w naszym codziennym życiu, będąc absolutnie niezbędną do picia, przygotowywania jedzenia, mycia, wytwarzania pary w fabrykach, etc., lecz również w naszym magicznym rozwoju. Element wody jest ogromnie ważnym czynnikiem. W teoretycznej części zostało już wspomniane, że magnetyzm. Czyli siła przyciągania jest związana z elementem wody. Właśnie tę właściwość będziemy wykorzystywać w naszym rozwoju. We wszystkich książkach zajmujących się leczniczym magnetyzmem, emanacją odu, etc., przeczytasz, że woda może być namagnetyzowana, czy też naładowana odem. Jednak bardzo mało wiadomo na temat tego, w jaki sposób zwiększyć tę właściwość, albo jak można ją wykorzystać w inny sposób? Nie tylko woda, lecz wszystkie płyny posiadają specyficzną właściwość przyciągania, co w połączeniu z kurczliwością powoduje, iż mają one zdolność do zatrzymywania wpływów dobrych i złych. Możemy zatem uważać element wody, a zwłaszcza jego fizyczną odmianę za akumulator. Im zimniejsza woda, tym większa jej zdolność kumulowania. Woda osiąga największą włanialność w temperaturze plus 4 stopni Celsjusza, kiedy ma największy ciężar właściwy. Ten fakt nie ma zbyt wielkiego znaczenia, gdyż różnice stopnia włanialności wody czy innych płynów. Do 6 stopni są tak niewielkie i tak trudno dostrzegalne, że jedynie dobrze wykształcony mag będzie w stanie je zauważyć. Jeśli poprzez podgrzanie woda staje się letnia, jej wchłanialność gwałtownie zanika. W temperaturze 36 do 37 stopni Celsjusza woda wydaje się dla magnetyzmu neutralna. Uwaga! Mamy tutaj do czynienia z konkretnymi właściwościami siły przyciągania, będącej rezultatem interakcji elementów i jej praktycznym znaczeniem w odniesieniu do magnetyzmu. Impregnacja życzeniem poprzez pierwiastek akaszy obecny w każdej substancji, również i w wodzie, może być dokonywana na każdym obiekcie i przy każdej temperaturze. Kawałek chleba, gorąca zupa czy kubek kawy, bądź herbaty, może zostać magicznie naładowany. Ten rodzaj ładowania nie zależy od zdolności kumulacyjnej elementu wody, lecz dokonywany jest poprzez pierwiastek przyczynowy piątą siłę elementową i działa poprzez elektromagnetyczny fluid odpowiednich elementów. Zwrócenie uwagi na tę różnicę jest ważne dla uniknięcia błędów. Całkiem niemożliwe jest na przykład namagnetyzowanie talerza gorącej zupy, gdyż kumulacyjna siła elementu wody równoważona jest przez ekspansję ciepła obecnego w wodzie, jeśli wzrośnie ono ponad 37 stopni Celsjusza. Można jednak tę zupę zaimpregnować danym życzeniem. Zajmijmy się teraz praktyką magii wody. Od teraz, ilekroć będziesz myć ręce, koncentruj się intensywnie na tym, że nie tylko zmywasz brud ze swego ciała, lecz również nieczystości ze swojej duszy. Myśl, że oczyszczasz się z chorób, problemów, braku satysfakcji czy porażek i przenosisz je na wodę. Ilekroć jest to możliwe, Myj się pod bieżącą wodą, aby brudna woda od razu odpływała i koncentruj się na myśli, że twoje słabości odpływają razem z wodą. Jeśli do dyspozycji masz jedynie miednicę, to nie zapomnij o natychmiastowym wylaniu użytej wody, aby nikt nie wszedł z nią w kontakt. Możesz również na chwilę zanurzyć swoje dłonie w zimnej wodzie. I koncentrować się na myśli, że magnetyczno-astralna siła przyciągania wyciąga z twojego ciała i duszy wszelkie słabości. Bądź całkowicie przekonany, że wszystkie wady przechodzą do wody. Po krótkim czasie będziesz zaskoczony efektem tego ćwiczenia. Ta woda również powinna być wylana natychmiast po użyciu. Ćwiczenie to jest nadzwyczaj skuteczne. Jeśli wykonuje się je latem w rzece, gdzie możesz zanurzyć całe ciało, oczywiście z wyjątkiem głowy. Możesz to ćwiczenie wykonywać również w odwrotny sposób, najpierw magnetyzując bądź impregnując wodę życzeniem. Musisz być przekonany, że poprzez mycie się tą wodą, jej moc przechodzi na twoje ciało i Twoje życzenie się spełnia. Jeśli ktoś ma wystarczająco dużo czasu, może te ćwiczenia wykonywać jedno po drugim. Najpierw przenosząc wszystkie negatywne cechy na wodę, bieżącą lub w oddzielnym naczyniu, a potem myjąc się wodą zaimpregnowaną życzeniem. Zmywając negatywne cechy, możesz używać mydła. Kobiety, poza tymi dwoma wspomnianymi możliwościami, mają również trzecią. Mogą koncentrować swój magnetyzm na tym, że woda znacznie odmładza, odświeża, uelastycznia i przez to uatrakcyjnia wygląd ich twarzy i cery. Zalecane jest więc nie tylko mycie twarzy, lecz również zanurzanie jej w wodzie na kilka sekund. Powtarzaj to co najmniej siedem razy w trakcie jednej sesji. Możesz też do tej wody dodać odrobinę boraksu. Mag ma jeszcze jedną możliwość, której nie można przeoczyć. Jest to magnetyczna kąpiel oczu. Z rana mag zanurza swoją twarz w przygotowanej poprzedniego dnia wodzie, używając odpowiedniego naczynia, i otwiera w niej oczy. Przewraca wtedy oczyma równo siedem razy. Na początku oczy będą piekły, lecz jest to przejściowe. Przyzwyczają się one do tego ćwiczenia. Jeśli masz słaby wzrok, dodaj do wody odrobinę ziela świetlika. Kompiele oczu sprawiają, że oczy są bardziej odporne na zmiany pogodowe, wzmacniają postrzeganie, poprawiają słaby wzrok, a oczy stają się czyste i lśniące. Nie zapomnij odpowiednio namagnetyzować wody przeznaczonej na ten cel i zaimpregnować jej swoim życzeniem. Zaawansowani uczniowie, którzy ćwiczą jasnowidzenie, mogą tym ćwiczeniem zwiększyć swoje zdolności jasnowidcze. To ćwiczenie kończy fizyczny rozwój i kształcenie ludzkiego ciała w kroku pierwszym. Podsumowanie ćwiczeń kroku pierwszego. Magiczne kształcenie ducha. Pierwsze: obserwacja myśli, drugie: Dyscyplina myśli. Trzecie. Opanowanie myśli. Ad 1. Obserwacja myśli. Ćwiczenie dwa razy dziennie od pięciu do dziesięciu minut. Ad 2. Dyscyplina myśli. Unikanie konkretnych myśli, które powstają, utrzymywanie wybranej myśli. Ad 3. Ćwiczenie pustki umysłu. Prowadzenie dziennika magicznego, samokrytycyzm. Planowanie biegów myśli na następny dzień lub na nadchodzący tydzień. Magiczne kształcenie duszy. 1. Introspekcja, czyli samopoznanie. 2. Przygotowanie zwierciadeł duszy, białego i czarnego, w odniesieniu do elementów na trzech płaszczyznach ich działania. Magiczne kształcenie ciała fizycznego. 1. Przyjęcie normalnego i zrównoważonego stylu życia jako nawyk. 2. Poranne ćwiczenia 3. Świadome oddychanie cztery świadome jedzenie, tajemnica Eucharystii 5. Magia wody. Na ukończenie tych ćwiczeń powinniśmy przeznaczyć od 14 dni do miesiąca. Ten przedział czasu przeznaczony jest dla osób. Które już wcześniej praktykowały medytację i koncentrację. Uczniowie, którzy nie mają doświadczenia w hermetyzmie, będą prawdopodobnie potrzebowali więcej czasu i muszą przedłużyć okres ćwiczeń w zależności od własnych potrzeb. Sukces zależy od indywidualności ucznia. Przejście do następnego kroku bez wcześniejszego opanowania czyli poprawnego ukończenia obecnego kroku, mija się z celem koniec kroku pierwszego.